Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu mangowym na moim kanale. Na wstępie chciałbym Was zachęcić do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo więcej materiałów. Po prostu, jeżeli Wam się podoba, no to warto zostawić tego subika, komentarz i lajka oczywiście też. I mamy tutaj dwie paczuszki. Nie są to o sztuk duże paczki, jakbym chciał, aczkolwiek zaczniemy od czegoś, co nie jest w ogóle w paczkach i co tutaj ukrywam skrzętnie troszeczkę. I jest to ósmy tom Mordercy w mojej głowie, który zakupiłem poprzez po prostu Empik. Z tego względu, że no nie chcę się bawić w preordery na JG, ponieważ aż tak bardzo mnie te ich dodatki nie interesują. Natomiast na Empiku często po premierze jakiegoś tomiku jest taka bardzo przystępna cena, bardzo zbliżona, bym powiedział, nawet do tych, jakby moim zdaniem, najniższych cen, które znajdują się na gildii. Także sobie tak z tego korzystam. Szczególnie, że Mordercy w mojej głowie chcę jakby na bieżąco kolekcjonować, dlatego też tak się za to zabieram i pewnie będę tak do końca całej serii po prostu sobie zbierał. Tak się ona prezentuje. Ósmy tomik, już jesteśmy w dość zaawansowanym etapie historii po prostu. I ten ósmy tom dostarczył dużo naprawdę ciekawego kontentu, który po prostu mi się podobał. Aczkolwiek jakby rozwiązanie pewnej, nawet nie zagadki, tylko jakby jednej historii pewnej bohaterki, którą mamy właśnie tutaj na tomiku, jak również i tutaj. Bardzo ogólnie fajny motyw z tym jakby połowiczne takie elementy twarzy, takie wiecie, że te osoby, które tutaj występują, też często w życiu też takie, że one nie są takie jednobarwne, czyste lub złe, po prostu, że mają i tą dobrą i złą stronę, to fajnie tutaj się prezentuje. I tak też moim zdaniem było z tą bohaterką, aczkolwiek sama historia jej bardzo mi się podobała. Nie sądziłem, że jakieś takie postacie bardziej drugoplanowe zostaną wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o jakiś rozwój, a tutaj dostaliśmy tego naprawdę całkiem sporo i naprawdę fajnie to wyszło. Jedyne co jakby z podsumowania, jakiegoś zakończenia tego jej wątku, to, tak bym to mógł nazwać, nie jestem w 100% szczęśliwy, zadowolony z tego, jak to przebiegło, aczkolwiek całościowo bardzo dobry, jakościowy tomik. Tego Mordercę w mojej głowie zawsze szybko czytam i czerpię dużo przyjemności z tego tytułu, bo naprawdę jest taki fajnie się w niego zaangażować i jakby odkrywać tajemnice razem z bohaterami. Chociaż ta przemiana głównego bohatera to jakoś specjalnie mi się, szczerze powiedziawszy, chyba obecnie nie podoba. Mam wrażenie, że staną w takim dziwnym miejscu, który nie wiem, czy mi po prostu odpowiada, ale zobaczymy, jak tam pójdzie dalej, bo to jeszcze dużo przed nami. To tutaj spoilerki, chciałem Wam pokazać fajny kadr, ale no niestety, ale tu coś takiego można. Fajnie to wygląda. Ogólnie rysunki są dość proste, nie są jakieś, ta kreska bardzo wysublimowana, ale moim zdaniem fajnie to wygląda. I cieszę się, że jest taka, a nie inna, nie wiem, głupoty już gadam, ale po prostu bardzo mi się podoba. No dalej już Wam nie będę pokazywać, ja też nie ukrywam, ten ósmy tomik po prostu przeczytałem, bo kupuję, wiecie, zamawiam sobie do Empiku, tam po paru dniach przychodzi, od premiery sobie czytam i tyle. I no nie czekam z jakimiś unboxingami, szczególnie, że te paczki czasami potrafią miesiącami leżeć, więc no, sami rozumiecie. Natomiast Mordercy w mojej głowie bardzo fajnie polecam, jak czytacie, dajcie znać, jak tam Wam się podoba to, co się aktualnie dzieje. Chyba, czekajcie, bo to za każdym tomem jest jakiś plot twist, który jest, nie, tym razem nie ma. Takie wiecie, coś się dzieje takiego, że tak, kupić kolejny tomik, czy tam kolejne chaptery, czy też, jednakże w tym wypadku po raz pierwszy chyba od paru tomów po prostu czegoś takiego nie było i to jest bardzo ciekawe i bardzo ciekawe. To po prostu dziwi mnie troszeczkę, że w tym tomie czegoś takiego nie było. Ale już zostawiając na bok Mordercę w mojej głowie, przechodzimy do kolejnych paczek. Mamy tutaj paczkę z Manga Store, oczywiście od Kotori. I ona nie jest w żaden sposób otwarta, dlatego teraz ją tutaj komisyjnie otworzymy. Wydaje mi się, że tutaj będzie, bo to była naklejka jakby pocztowa nadawcy, że tutaj będzie górna warstwa. Oczywiście sprzęcik lepszy.
zupgrade'owane od ostatnich unboxingów, także możemy lecieć śmiało z tym otwieraniem, które nie trwa już tak długo, jak to mogło kiedyś być. W prawe coraz większą łapię i otwieramy tutaj słodkości, fajności, wszystkie dobroci. Są tutaj dwie mangi, nie jedna, a dwie. Do jedzenia chrupki, jak to RP mówi, kukurydziane, które można jeść. To muszę trochę wyjąć, żeby to wyciągnąć w ogóle. Później będę sprzątać pół dnia. Ale no to możemy się tego pozbyć. Jeszcze mamy folię bąbelkową od Kotori. Bardzo schludnie, fajnie zapakowane. Tu się nic nie powinno stać z tymi mangusiami. Oho, jeszcze dodatkowo zapakowane, także lewo może. Niby sprawnie idzie to opakowanie, a jednak jak te trzy zabezpieczenia są, to jednak troszeczkę to na tym schodzi. Ponieważ wy już widzicie, co tu się znajduje, no to są serie, które postanowiłem wybierać od Kotori i chyba obecnie DDD się skończyło. To wydaje mi się, że obecnie tylko to zbieram. Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się też troszeczkę nad Nano, ale no chciałbym w twardej oprawie, więc może jak kiedyś się trafi jakaś super oferta, to dołączę do osób, które to zbierają w twardej oprawie, bo w miękkiej uważam, że Kotori ma na tyle dobre twarde oprawy, że jeżeli coś jest w twardej, a miękkiej, to lepiej sobie sięgnąć po tą twardą oprawę. I zaczniemy od może krew na szlaku. Po prostu zacznijmy od krew na szlaku. Jest to drugi już tomik bardzo chwalonej przeze mnie mangi, jako śledzicie inne unboxingi, polecam serdecznie. To jest to bardzo polecana przeze mnie manga z tego względu, że czytałem sobie kilkanaście chapterów w internecie i bardzo czekałem, aż wydadzą ją w końcu w Polsce. To się stało i tak się to prezentuje. W jednym z poprzednich unboxingów, gdzie był pierwszy tom, mówiłem, że to dziwnie to wygląda, że jest takie przesunięcie, że te oczy znajdują się na grzbiecie, ale w komentarzu wyjaśniono mi, że to jest taki zabieg celowy, także spoczko. Dobrze wiedzieć takie rzeczy i zawsze, jeżeli macie jakieś takie fajne ciekawostki do zaprezentowania czy przedstawienia, powiedzenia, to ja się chętnie czegoś nowego dowiem. Piszcie śmiało w komentarzach. Ta sekcja jest dla Was. Tutaj nie ma spoilera. Aczkolwiek tu się coś wydarzyło. Jeżeli czytaliście pierwszy tom, no to wiecie, o co chodzi. Aczkolwiek tutaj nie ma spoilera. Ogólnie kreska rewelacyjna. Tu też jesteśmy chwilę po... No, tego nie będziemy pokazywali. Nie chcę Wam tego spoilerować, bo to jest... Po pierwszym tomie, no, człowiek wie, o czym jest ten tytuł i proszę zobaczyć. Mam wrażenie, ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy, czy są jakieś panele dwustronne, bo na to narzekałem, na to, jak zostało to sklejone, jak to się prezentuje. Aczkolwiek, że ta manga jest bardziej taka ruchliwa w dwie strony, że Kotori jednak coś tutaj zrobiło, bo dosyć łatwo się odgina ten tytuł, ten drugi tomik po prostu, Chino Wadachi w wersji polskiej. Zobaczcie, jakie to są takie, no to są takie... Ta manga opowiada o dość ciężkiej relacji matki i syna, matki z synem i tutaj dużo jest jakby nawet nie przez same słowa, ale po prostu cienie, kadry, zwykłe takie trzymanie za bark, co możecie zaobserwować, no to dużo mówi, jeżeli ktoś lubi jakby czytać po prostu z samych obrazków. Ja jestem fanem tego, uważam, że jakby w większości jakby tworów jakby filmowych, animacyjnych, książkowych czy cokolwiek, że jeżeli coś jest przedstawiane obrazem, zamiast po prostu nam powiedzieć, o co chodzi, to jest dużo lepszy po prostu ten twór, tytuł i tak dalej. No cudowne, uważam, że to jest cudne. U nie wiem, czy to ładnie łapie kadr, ostrość. Tak średnio bym powiedział, teraz będzie lepiej. I fajnie to się prezentuje. Szukam... O, jest! Tak szczerze powiedziawszy, to czemu tak nie można było już za pierwszym razem? Ale cieszy, że no widać, że tutaj jest jakby trochę rozjazd, ale to nie jest tak bardzo jak w pierwszym tomiku. I cieszy, że Kotori jednak chyba coś podwzięło, jakieś...
do własnej interpretacji, że podzięło jakieś po prostu działania, żeby się z tym uporać albo jakoś przeciwdziałać. O! Pojawia się super dziewczynka. Jestem jej wielkim fanem. Mam nadzieję, że pójdzie to w jakimś fajnym, ciekawym, ciekawą relację dla bohatera. I fajne to jest naprawdę. Ona tutaj dużo namiesza, jest naprawdę ciekawą postacią. Może nie będę się rozwodzić na temat tego tytułu i przejdziemy dalej, ale ja uważam, że to jest jeden z lepszych tytułów, jakie obecnie po prostu w Polsce wychodzą. I tyle. To jest moje zdanie subiektywne, możecie się z nim zgadzać lub nie, albo dać po prostu znać, jak wam się siedzi właśnie krew na szlaku. Tu są dziwne rzeczy, już się dzieją bardzo pod koniec tego tomu. Jak i pod koniec pierwszego tomiku, także no będzie czytane koniecznie, za to się szybko zabiorę. I mamy również drugi tom od Kotori po prostu. Mamy również reklamy jakieś. Jedna, druga serii, które mnie chyba nie za bardzo interesują. Zakładeczkę. Fajnie. Szkoda, że Kotori ogólnie dodatków nie robi jakichś do każdego atomiku, tylko właśnie krew na szlaku miała do pierwszego, do drugiego nie. Do siódmego miecza nieśmiertelności nie było dodatku, do ósmego, że tak co dwa robią. No miecz nieśmiertelnego, czyli nieśmiertelności chciałem powiedzieć, jest po prostu bardzo fajny. Ja już to mówiłem, że to jest tytuł, który mi bardzo przypomina w pewien sposób Vagabonda i... to nie jest w 100% poziom Vagabonda, który się pojawia po kilku tomach, bo Vagabond na początku moim zdaniem jest średni, żeby nie powiedzieć gorzej. Natomiast to jest taki o jedno oczko niżej od Vagabonda po prostu, aczkolwiek nadal rewelacyjny tytuł, który mi się świetnie czyta, o samurajach w naprawdę fajnym wydaniu, jak możecie sami zauważyć. No Kotori te twarde oprawy robi świetnie. Na półce też gwarantuję, że wygląda to rewelacyjnie. I polecam, jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tym tytułem, bo naprawdę fajnie wchodzi i przyjemnie się go czyta. No tutaj jest w porównaniu do tych dwóch tytułów, myślę, że szczególnie do Krwi na szlaku gorsza ta kreska po prostu. Aczkolwiek nie jest ona zła, mi ona w żaden sposób nie przeszkadza. Nie wiem, czy kogoś odrzucił ten tytuł, jeżeli tak, no to polecam serdecznie się bardziej w niego zagłębić, bo naprawdę fajnie się on rozwija i bardzo mnie wciąga po prostu kolejnymi tomikami i tyle. Fabularnie też się rozkręca, także szczególnie główna bohaterka bardzo się rozwija. Na głównego bohatera jeszcze czekam na jakiś rozwój, ale myślę, że prędzej czy później to musi nastąpić, bo się dzieją takie rzeczy, że on będzie musiał przejść jakiś rozwój po prostu taki wewnętrzny, przede wszystkim wewnętrzny, nie że siłowy. I to już mamy tak, o, prezentuje się kolejny tytuł. I mamy kolejną paczuszkę, która już została otworzona, to nie będę mówił, że nie, ponieważ było to, są to mangi używane i po prostu chciałem sprawdzić zawczasu, a że chyba odkąd paczka przyszła do tego, co teraz odpakowujemy, to minęło chyba miesiąc, jak nie więcej, także no. Ale mamy tutaj coś niespodziewanego, myślę, że dla wielu osób. Długo się biłem z myślami, czy zapoznać się z tym tytułem w wersji mangowej. Ostatecznie zdecydowałem, że fajna jakby oferta się trafiła gdzieś tam na takich portalach sprzedających, że zabiorę się. I mamy tutaj nie moją, nie twoją, a naszą gwiazdę, czyli moją gwiazdę. Oshinoko, po prostu 6 tomików. Zaprezentuję wam po prostu każdy, jak się prezentuje. Jeżeli nie znacie tego tytułu, to myślę, że koniecznie musicie się zabrać przynajmniej za animację, sprawdzić to, bo to jest jeden z lepszych tamtego roku, jak dobrze mnie pamięć nie myli. Jeden z lepszych tytułów, po prostu rewelacyjnie wyglądający, z angażującą historią, świetnie zrobiony. Pierwszy odcinek chyba ponad godzinny jest po prostu, jest też jakby fenomenalny, jest świetnym jakby wstępem do tego, do całej historii i bardzo mi się po prostu podobał ten tytuł. Tu 6 tomów, nie wiem czy w 5, 6 jakoś coś takiego, myślę, że już tutaj manga wykracza poza to, co się działo w animacji po prostu. I dlatego też się skusiłem, żeby zobaczyć, jak tam będzie dalej.
Kolejny sezon chyba został już zapowiedziany, z tego co mnie pamięć nie myli. I na pewno będę dalej oglądać. Jednakże chcę spróbować mangę i zobaczymy, czy mi na tyle siądzie, żebym sobie... Dziwnie, jakoś tak słabniało to było. Żebym sobie po prostu czytał ten tytuł, zbierał. Bo całkiem sprawnie idzie to wydawanie tego jakby... tej mangi po prostu GOTG, więc to też na spory plusik. Pod spodem jest w zasadzie to samo, także nie będę wam mniej więcej pokazywać. Kolorowe, fajne strony. To zawsze na plus, jak są jakieś takie kolorowe strony w mangach. Ja to doceniam bardzo. No i o czym w ogóle to jest, jeżeli nie znacie, no taki o świecie idoli, piosenkarzy, aktorów, takich celebrytów po prostu znanych bardzo szeroko i o branży, jaka ona jest jakby od tej kuchni, można tak powiedzieć, że jaka jest naprawdę, że nie jest taka kolorowa, że ci ludzie dużo poświęcają, żeby osiągnąć też jakby dużo, co, no ale nie każdemu się udaje, w większości się przecież nie udaje, a i tak jest chociażby wykorzystywana w jakiś sposób, tak, żeby niekoniecznie z własnej woli. Bo to też się wiadomo zdarza tak, że z własnej woli się robi rzeczy, które no, które nie powinno się chyba robić, żeby coś uzyskać, ale no wiadomo. No i jest takie, jakby powiedziałem, od kuchni po prostu pokazane, jaki ten show biznes jest okrutny dla osób, które w nim po prostu występują i to, że po prostu my co widzimy, jakieś takie, wiecie, wszystkie jakieś klisze fajne, wszystko fajnie i świetnie się szyjem żyje i pokazywane tylko superlatywy, no to w tym wypadku jest no inaczej. To po prostu taki przypudrowany policzek, cała twarz, żeby nie było widać siniaków, jakie są na nim. Kreska wydaje się, jest dobra, po prostu dobra, natomiast no, animacja została tak świetnie zrobiona, że no, myślę, że tak czy siak nie ma podjazdu do wyglądu. Autorka też tutaj maczała palce w animacji i świetnie to wyszło. Ogólnie pierwszy tomik to jest mniej więcej, chyba cały, tak. Pierwszy tomik to jest po prostu pierwszy odcinek animacji, także jeżeli się nie zapoznaliście, to polecam serdecznie. A jeżeli czytacie, to możecie dać znak, czy animacja, czy manga lepsza i jak tam dalej są te kolejne tomiki, bo jestem też ciekaw, jak to tam dalej po prostu będzie się fabularnie działo, bo to myślę, że duży aspekt taki pozytywny z tego tytułu, że on jest naprawdę solidny, jeżeli chodzi o fabułę, o to, co tam się wszystko dzieje i dostarcza bardzo dużo emocji i angażuje przede wszystkim, myślę, że czytelnika, jak u mnie już tutaj. No a z mojej strony to wszystko, dajcie znać, co tam sobie ostatnio przeczytaliście, czy coś z tego i komentarze są wasze. Jeżeli się podobało, to like i subskrypcja po więcej. I do zobaczenia, do usłyszenia w innych materiałach. Pa, pa!